Katarzyna Mazurkiewicz, witam Państwa po świątecznej przerwie. Zobaczmy, co wydarzyło się w Łańcucie w ostatnich dniach. Autoasertywni, czyli młodzi na drodze, gimnazjaliści spod Zwierzyńca, najlepsi w powiecie. Przed nami koncert dla małej Mai. Z Łańcuta udamy się też do Rzeszowa, gdzie poznamy program tegorocznych juwenaliów. Zapraszam. Zapytani, jak jeżdżą, odpowiadają brawurowo. Niestety młodzi ludzie najczęściej są sprawcami wypadków drogowych. Brak doświadczenia i skłonność do ryzyka często skutkują kolizjami, wypadkami, a w najgorszym wypadku utratą życia. Czy kurs prawa jazdy to za mało, aby dotrzeć do młodzieży i jaki pomysł podsunęła Akademia Autoświat? Młodość ma swoje prawa. Radość, śmiech, dobra zabawa, czasem alkohol. Ale na drodze rozwaga i skupienie to podstawa. Tutaj nie ma sentymentów. Chwila nieuwagi może doprowadzić do nieszczęścia. Młodzież wie, jak należy się poruszać na drodze, ale wiedza plus praktyka niekoniecznie idą w parze. To zależy od osoby. Niektórzy są bardziej odpowiedzialni, niektórzy jeżdżą po prostu brawurowo, żeby się pokazać. W wieku 18 lat, jak dopiero zrobię prawo jazdy, chcę po prostu, tak jak pan mówi, wyszaleć się i po prostu nie patrzą na to, czy jest bezpiecznie, czy nie jest. Jednak chyba do wszystkiego trzeba dojrzeć. I... Na pewno jak każdy w tym wieku liczy się brawura, popis i głośna muzyka, alkohol, więc myślę, że to jest obecne w życiu każdego młodego człowieka, ale jednak jako nie tyle co kierowca, co pasażer staram się być asertywna i jakoś hamować takie zachowania. Z raportów policji wynika, że młodzi kierowcy w wieku od 18 do 24 lat są sprawcami większości wypadków drogowych. Często podejmują ryzyko za namową rówieśników, pasażerów, bo nie potrafią zachować się asertywnie. Rozwiązanie problemu podsunęła Akademia Autoświat. Żadna jeszcze ze szkół jazdy, albo w ogóle temat ten autoasertywności czy asertywności w aucie nie jest poruszany jako problem w bezpieczeństwie podróżowania samochodem. Podczas spotkań uczniowie pod okiem metodyka Akademii Autoświat trenowali, jak nie ulegać presji z tylnego siedzenia. Jak się szkoli takie młode osoby? Na pewno inaczej, troszeczkę trudniej, ponieważ brakuje im takiego doświadczenia. Widać też było, że po raz pierwszy spotkają się z taką problematyką. Z punktu psychologicznego rzeczą naturalną jest, że ludzie młodzi w tym wieku mają taką tendencję do podwyższonego ryzyka, do zachowań zwiększonej prędkości, podwyższenia prędkości na drodze, do takiej brawury. Natomiast to, co mówiłem na warsztatach, że człowiek ma też zdrowy rozsądek i powinien go w takich sytuacjach używać i to nie zwalnia go z odpowiedzialności. Skoro mamy kształcić kierowców świadomych, oni muszą być kierowcami odpowiedzialnymi, czyli muszą wiedzieć, że odpowiadają nie tylko za siebie, ale także za pasażerów, których przewożą. Przez cały tydzień w marcu takie zajęcia prowadzone były w kilku szkołach w Łańcucie, a ich głównym celem była nauka zachowań, które pomogą młodemu kierowcy podkreślić jego rolę w samochodzie i odpowiedzialność za siebie, pasażerów i innych użytkowników ruchu. Nauczyliśmy się dużo nowych rzeczy na temat asertywności i na pewno mi to pomoże, jeśli będę kiedyś kierowcą. Mam nadzieję, że tak będzie. Tak, sądzę, że dużo dają takie lekcje. Na pewno wyciągnęłam z tego jakieś wnioski, bo to nie jest tak, że to wszystko idzie na marne. Ten pan się produkował, więc coś zostaje nam w tych głowach. I na pewno będę bardziej kontrolować swoją jazdę, jeżeli będę miała to prawo jazdy. Akademia Autoświat jest pierwszą w Polsce siecią nowoczesnych szkół jazdy. Wyłącznym partnerem Akademii w Łańcucie jest Szkoła Jazdy Nowa. Maja niedawno skończyła 2 lata, a już od ponad roku żyje z diagnozą bardzo ciężkiej i rzadkiej choroby. W październiku przeszła przeszczep szpiku kostnego, ale przed nią jeszcze długa droga do zdrowia. Nasza telewizja organizuje koncert charytatywny dla małej łańcucianki. 23 kwietnia w MDK-u zagrają grupy Freeborn Brothers i Moria Woods. Będzie też wiele innych atrakcji. Wady serca, niskorosłość, zaburzona praca szpiku kostnego, trzustki i wątroby, anemia. Ta wyliczanka wydaje się abstrakcją, kiedy patrzy się na małą Maję, uśmiechniętą, odważną 2-latkę z Łańcuta. Wiedza na temat jej choroby wciąż jeszcze jest niepełna, bo zespół Szwachmana Diamonda został zdiagnozowany jedynie u około 350 osób na całym świecie. W obecnej chwili jest to choroba nieuleczalna. Historia dziewczynki poruszyła naszą redakcję, a z nią wielu mieszkańców naszego regionu. Datki zbieraliśmy już podczas styczniowej gali Animator i Sponsor Kultury, kiedy dzięki ofiarności uczestników koncertu udało się zebrać ponad 2000 zł. Bieżące koszty leczenia i rehabilitacji są wysokie, dlatego akcja Gramy dla Mai ma swój ciąg dalszy. 23 kwietnia w łańcuckim MDK-u zorganizujemy koncert charytatywny dla małej Mai. Na scenie wystąpi Moria Woods z zespołem, wokalistka i kompozytorka z Colorado, urzekająca głosem i amerykańską folkową nutą. Drugim zespołem będzie Freeborn Brothers, grupa 3 muzyków, których energetyczne łączenie wielu gatunków muzycznych owocuje na scenie kolorową i unikalną mieszanką.
Zespół występuje głównie za granicą, w całej Europie i Stanach Zjednoczonych, a ich występy to nie tylko pokaz umiejętności wokalnych i instrumentalnych, ale i żywiołowy popis scenicznej brawury. But crisis will get in. So will a Jesus crisis in. This war you'll never win. Will my trust? Oh, never. Podczas koncertu przeprowadzana zostanie aukcja unikalnych i niebanalnych przedmiotów. Będzie co zjeść i na co popatrzeć. Pojawi się też okazja do pozamaterialnego wsparcia Mai, dla której chcemy przygotować miłą niespodziankę. Wstęp na koncert 23 kwietnia jest wolny. Bezinteresownego wsparcia w organizacji udzielił już szereg partnerów, chętnych do pomocy np. w formie przekazania przedmiotów na licytację lub kiermasz. Zachęcamy do kontaktu. Uczniowie z powiatu łańcuckiego zmierzyli się w marcu w trzecim powiatowym konkursie geograficznym pod patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Starosty Łańcuckiego. Mimo zaciętej rywalizacji i ogromnej konkurencji, konkurs udało się wygrać łańcuckiemu gimnazjum spod Zwierzyńca. Aby dojść do ścisłego finału, musieli odpowiedzieć na wiele szczegółowych pytań związanych z tematem państw basenu Morza Śródziemnego. Młodzi geografowie z powiatu z całą pewnością spędzili wiele godzin przy mapach i słownikach geograficznych, aby znaleźć się na tej sali. Po prostu się przygotować przed konkursem. Poczytać, gdzie się da. Trzeba przyznać, że to też pasja i z lekcji to można było, może powiedzieć, większość tego wyciągnąć, bo pytania pojawiały się tudzież na przygotowaniu do tego konkursu, czy też na lekcjach geografii. Dużo trzeba było się w domu uczyć, internet, książki. Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu online z wiedzy ogólnej z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Europy i świata. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 82 uczniów z 13 gimnazjów powiatu łańcuckiego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 39 osób. Każdego roku mamy coraz większą liczbę szkół, co nas jako organizatorów bardzo cieszy. Konkurs skierowany dla młodzieży po to, żeby pokazać, jak piękny jest świat, po to, żeby zobaczyć, co dobrego możemy zobaczyć, zwiedzać. Zacięta rywalizacja była widoczna do samego końca. Trudne pytania? Nie dla młodych miłośników geografii, którzy w swoim ukochanym przedmiocie widzą coś więcej niż tylko mapę z atlasu. Wszystko było takie zrozumiałe, też w dużym stopniu na logikę. Znaczy jest dość prosty, choć na niektóre pytania osobiście bym nie odpowiedział, choćby o tych kwiatach odnośnie kosmetyków, no bo to było czysto takie już dziwne, tak? Było takich dużo szczegółowych pytań, na które nie wiedzieliśmy jako zespół, ale dużo też się nauczyłem tych wielu cieśni i tak dalej. Myślę, że warto. Zamiłowanie do geografii może też przynieść konkretne korzyści i to już niebawem. Wielu z nich planuje w przyszłości studiować ten przedmiot. Będzie to jeden z kierunków studiów, na które będę składał po prostu później podanie. No jest to jeden z możliwych kierunków, ale raczej przedmioty ścisłe. Ostatecznie najlepsi okazali się uczniowie z publicznego gimnazjum nr 2 w Łańcucie, którzy najlepiej odpowiadali na pytania i wygrali całą konkurencję. 3 tygodnie. Tyle będą trwały tegoroczne juwenalia. Będzie tradycyjne przekazanie kluczy do miasta, koncerty i mnóstwo imprez tematycznych. Od 22 kwietnia w Rzeszowie rządzić będą studenci, a już teraz o tym, co czeka w tym roku rzeszowskich żaków i nie tylko ich, na specjalnej konferencji mówili organizatorzy tegorocznych juwenaliów. Jeszcze przed świętami odbyła się konferencja prasowa, na której zespół organizatorów przedstawił swój pomysł na tegoroczną imprezę. Oprócz koncertów planowane są także bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, m.in. tydzień sportowy czy tydzień kultura i nauka przodem. Organizatorzy zapraszają nie tylko studentów. Jesteśmy otwarci nie tylko na naszych studentów 4 uczelni, ale także na studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponieważ współpracujemy z kulturaliami, studentów z innych szkół na terenie województwa i ogólnie z całej Polski. Jest to otwarcie się również na miasto, na województwo. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w naszych juwenaliach, serdecznie zapraszamy. W tym roku rzeszowskie juwenalia startują 14 kwietnia klubową rozgrzewką, a już 22 kwietnia rozpoczyna się tydzień tematyczny Kultura i Nauka Przodem, a więc cykl imprez, któremu przyświeca idea promowania naukowej i kulturalnej aktywności studentów oraz rozwijanie międzyuczelnianej współpracy, m.in. plenerowe kino nocne, symulowane oględziny miejsca zwłok czy pokaz metod wykrywania przestępstw.
Juvenalia to także dobry czas, aby zachęcić maturzystów do zainteresowania swoją uczelnią. Informacje na temat rekrutacji Juvenalia są akurat w terminie, co prawda matur, ale to też jest przy weekendzie, więc maturzyści mogą wziąć udział w naszych Juvenaliach i na pewno zobaczą informacje na temat rekrutacji, na temat kierunków oferowanych przez rzeszowskie uczelnie. W dniach od 9 do 15 maja studenci zapraszają na tydzień pod nazwą Sportowa Dogrywka, czyli aktywność fizyczna na wyczynowym poziomie, jak i amatorskim, w klasycznych dyscyplinach i tych, które w niestandardowy sposób udowadniają, że sport to zdrowie. 5-7 maja to czas na wielki koncertowy finał. Tegoroczne gwiazdy godne polecenia. To już 23. edycja tego największego studenckiego święta w regionie. Wszyscy czujemy się zaproszeni. W połowie marca w Hali Mosir w Łańcucie odbywał się finał wojewódzki Pucharu Polski tenisa stołowego. W zawodach wystąpiły 3 drużyny, 2 z nich występujące w najwyższej klasie rozgrywkowej. Takich zawodów nie było w Łańcucie jeszcze nigdy, natomiast nawet w województwie można powiedzieć, takie zawody są dosyć rzadko spotykane, ponieważ finał wojewódzki Pucharu Polski dzisiaj zgromadził 2 drużyny superligowe i nas, czyli lidera pierwszej ligi Grupy Południowej. W związku z tym można tak powiedzieć, że na pewno najwyższy poziom krajowy. W zespole z Jarosławia można było zobaczyć najwyżej obecnie sklasyfikowanego polskiego zawodnika, aktualnego mistrza Europy seniorów w grze podwójnej. 6 lat już wyprawiam ten sport. Większość myślę, że to jest jakiś sport świetlisowy. Jeżeli ktoś zobaczy prawdziwy tenis stołowy na najwyższym poziomie, to od razu za głowę można załapać i mówię, że to jest niemożliwe, że tak ta piłeczka lata tak szybko przez stole i to wymaga naprawdę dużo treningu. Co najmniej, żeby trenować 7 do 10 lat, żeby grać na dobrym poziomie. W zespole Frysztaka szczególna uwaga skupiona była na reprezentancie Białorusi, a także aktualnym mistrzu Polski seniorów w grze podwójnej Michale Dąbrowskim. Spotkanie finałowe, które obfitowało w zagrania na najwyższym poziomie, skończyło się 4-1 dla zespołu z Jarosławia. Świetną dyspozycję pokazał zespół gospodarzy KS Pegas Łańcut, który doskonale spisuje się w rozgrywkach pierwszej ligi tenisa stołowego. Nikt się nie spodziewał, ale jesteśmy liderem pierwszej ligi południowej. Jest to bardzo miłe zaskoczenie i no, atmosfera w klubie jest fantastyczna. Prezes dba, my zawodnicy się świetnie dogadujemy, także taki jest team spirit się wytworzył, atmosfera i z przyjemnością się chodzi na treningi czy na mecze. To właśnie Piotr Cyrnek został potrójnym mistrzem województwa młodzieżowców. Naszą zawsze tutaj znakiem firmowym jest gra do końca, czego co nawet dzisiaj było widać, po raz kolejny w dramatycznych okolicznościach wygrany mecz deblowy pomimo bardzo ciężkiej sytuacji na początku. Na ostatnich mistrzostwach dwupokoleniowy debel Piotr Cyrnek i Krzysztof Marcinkowski z Pegasa Łańcut wywalczył pierwszy w historii naszego miasta brązowy medal Mistrzostw Polski. Być może coraz częściej będziemy słyszeć o sportowej drużynie prowadzonej przez Grzegorza Kielara. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.